Wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i szczególnie ciepło w dzisiejszym dniu, który jest dla wszystkich symboliczny. Witam Was w sposób szczególny, bo witam Was jako zdruzgotanych, zrozpaczonych rodziców, mamy, ojców, siostry, braci, przyjaciół. Witam Was po prostu tak po ludzku. Witam w sposób szczególny nasze parlamentarzystki, które nas wspierają, są z nami. Witam panią senator, panią Agnieszkę Gorgoń-Komor i panią poseł, panią Mirosławę Nykiel. Drodzy Państwo, dzisiaj Polska zamilknie i chcemy zamilknąć wszyscy razem w tej solidarności dla zmarłej Izy. Nie ma słów, które oddałyby żal, które oddałyby tak naprawdę ten sprzeciw, który dojrzewa w nas. Dlatego chcemy, żeby dzisiaj krzyczała cisza. I dzisiaj w ramach Regionalnego Kongresu Kobiet Podbeskidzia w imieniu wszystkich kobiet i wszystkich ludzi, którzy są dotknięci tym, co się dzieje, bezdusznością władzy, bezdusznością systemu, tym, że odbiera się nam już nie tylko godność, drodzy Państwo, odbiera się życie.